I taka informacja, myślę, ważna nie tylko dla Państwa radnych, ale myślę, że dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Mogę Państwu dzisiaj powiedzieć, że z pełną świadomością, że osiągnęliśmy efekt ekologiczny. Już powiem, bo pewnie wyprzedzając Państwa pytania, jakim cudem, gdzie jeszcze nie tak dawno nie mieliśmy tego efektu. A mianowicie udało nam się kilka rzeczy przeforsować w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, a mianowicie zaliczenie przede wszystkim osiedla w Kamyku, które nie było realizowane z tego zadania, ale uznano to za wspólne zadanie z uwagi na to, że to osiedle będzie włączone do systemu, który dzisiaj jest realizowany, czyli zamykany. Z tego tytułu przyznano nam 120 RLM-ów. Dokładnie Państwu podam, żeby była jasność. Czyli uznano 100 osób do podłączenia, czyli dodatkowe 100 osób, o które walczyliśmy przy tym efekcie ekologicznym, zostało nam uznanych. Dodatkowo, proszę Państwa, bardzo dobry wskaźnik przyłączenia się Polo Marketu też dał nam bardzo znaczącą liczbę RLM-ów. I to są dwa główne powody jakby tego, że ten wskaźnik i procent przyłączeń radykalnie nam wzrósł. I trzeci bardzo ważny warunek, który był nie do końca, że tak powiem, nie byliśmy pewni do końca, czy ten warunek będzie spełniony, a mianowicie uwzględnienie tak zwanych sięgaczy, tak? Czyli tych trójników, które zostały wykonane dodatkowo i dzięki tym trójnikom mieszkańcy się do tych trójników podłączyli, czyli nie byli formalnie w projekcie tym technicznym, ale były to jakby dodatkowe przyłącza umożliwiające mieszkańcom przyłączenie się do tej sieci. Te wszystkie trzy najważniejsze elementy, oczywiście tam część jeszcze osób wykonała te przyłącza w międzyczasie, więc to też spowodowało, że ten dodatkowy efekt był możliwy. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, 101% wskaźnika efektu ekologicznego. Tyle, dziękuję bardzo.